Księżna Kate od dłuższego czasu jest w centrum uwagi mediów, szczególnie po niedawno ujawnionych informacjach dotyczących jej zdrowia. Wszystko zaczęło się od operacji jamy brzusznej, którą przeszła, a informacje o tym zdarzeniu zostały skąpo skomentowane przez pałac. Zaledwie miesiąc temu sytuacja stała się bardziej jasna i poważna, gdy księżna Kate osobiście zdecydowała się nagrać oświadczenie, w którym ujawniła, że zdiagnozowano u niej zmiany nowotworowe, co wymagało natychmiastowego leczenia. W swoim poruszającym wystąpieniu księżna poinformowała, że zawiesza swoje obowiązki publiczne, aby skupić się na leczeniu i powrocie do zdrowia. Ta decyzja wywołała falę współczucia i zrozumienia wśród jej zwolenników oraz szerokiej opinii publicznej. W odpowiedzi na te trudne wydarzenia, książę William przejął większość zobowiązań publicznych. Regularnie pojawiając się sam na różnych wydarzeniach. Jego ostatnie wystąpienie miało miejsce w Surrey, gdzie brał udział w akcji rozdawania jedzenia potrzebującym, organizowanej przez lokalną organizację charytatywną. Podczas tych wydarzeń stara się uspokajać opinię publiczną, zapewniając, że stan zdrowia jego żony jest stabilny i że jest ona pod dobrą opieką. Po niedawnym zaangażowaniu księcia Williama w działania charytatywne, gdzie pojawiał się bez towarzystwa księżnej Kate. Królewski ekspert Richard FitzWilliams wyraził swoje przemyślenia na temat sytuacji w rodzinie królewskiej. Jego komentarze rzucają światło na to, jak pałac królewski zarządza komunikacją z publicznością, zwłaszcza w kontekście zdrowia księżnej Kate. FitzWilliams, który jest dobrze zaznajomiony z działaniami rodziny królewskiej, zauważył, że wystąpienia księcia William'a mają na celu przekazanie publiczności. Że mimo prywatnych trudności, życie pałacu toczy się jak zwykle. Rodzina królewska zdaje sobie sprawę, że wszystko, co teraz robią, to jakiś komunikat wysyłany w przestrzeń publiczną w taki czy inny sposób. Chodziło o wysłanie sygnału, że wszystko jest jak zwykle, skomentował Fitzwilliams na łamach Desun. Co więcej, ekspert przekazał nowe informacje dotyczące stanu zdrowia księżnej Kate, które wydają się być optymistyczne. Gdyby Catharina tam była, byłoby fantastycznie, ale nikt tego od niej nie oczekuje, ludzie nie spodziewaliby się tego po jej wiadomości wideo. Aktualnie się leczy i jej leczenie przebiega pomyślnie, dodał FitzWilliams. Ta aktualizacja jest kluczowa, gdyż rozwiewa miesiąc niepewności odnośnie stanu zdrowia księżnej. Te informacje są ważne nie tylko dla bliskich królowej osoby, ale także dla całej Wielkiej Brytanii i wielbicieli rodziny królewskiej na całym świecie. Którzy z niepokojem śledzili rozwój sytuacji. Optymizm przekazany przez Fitzwilliamsa może przynieść ulgę wielu, którzy troszczą się o dobro Kate.